Restrukturyzacja gospodarstw rolnych to pojęcie szerokie i tak naprawdę w ramach tego pojęcia można mówić o dwóch różnych instytucjach. Po pierwsze, restrukturyzacja gospodarstw rolnych to typowe postępowanie restrukturyzacyjne. O ile gospodarstwa rolne nie posiadają zdolności upadłościowej, to posiadają zdolność do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynikającego z ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Z drugiej strony restrukturyzacja gospodarstw rolnych uregulowana jest w odrębnej ustawie. Jest to ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Te dwa rodzaje restrukturyzacji gospodarstw rolnych tak naprawdę wzajemnie się wykluczają. To znaczy rolnik, który skorzysta z ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nie będzie mógł skorzystać z ustawy o restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw rolnych. Sama restrukturyzacja gospodarstw rolnych zakłada wsparcie finansowe dla rolników zagrożonych niewypłacalnością ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Ta pomoc finansowa dla rolników odbywa się w trzech wariantach. Wariant pierwszy to udzielenie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy publicznej w formie bądź dopłaty do oprocentowania kredytu udzielonego na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, bądź też udzielenie pożyczki na spłatę takiego zadłużenia. Wariant drugi to udzielenie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pomocy publicznej w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie zadłużenia, które powstało w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Wariant trzeci to przejęcie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa długu rolnika pod warunkiem przeniesienia własności nieruchomości lub części nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Warunkiem skorzystania z ustawy o restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne jest złożenie odpowiedniego wniosku i przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, a w tym zakresie pomoc rolnikom mogą nieść również doradcy restrukturyzacyjni.